Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jest ze mną Gamu Fal. Cześć. Cześć, witam serdecznie. Czy dobrze wypowiedziałam twoje imię? Bardzo dobrze. I nazwisko też? Bardzo dobrze. Jesteś aktorem, jesteś modelem. Dlaczego się zdecydowałeś walczyć w Fame MMA? Zdecydowałem się dlatego, że... Kasa, wiadomo. Kasa kasą, oczywiście. Trzeba płacić rachunki. Fame. Nie, a zdecydowałem się dlatego, że MMA jest po prostu moją zajawką, wieloletnią pasją. Trenuję od 6 lat. I takim naturalnym następstwem tego było walka. Po prostu. Była walka. Walka, tak. Twoja pierwsza walka? Pierwsza. Pierwsza walka. Pierwsze wyjście do oktagonu? Pierwsze wyjście do oktagonu. Pierwsza walka. Pierwsze emocje z tym związane. Także jestem podekscytowany. Jest ekscytacja. Jakie jeszcze emocje towarzyszą? Bo jesteś aktorem, możemy porozmawiać o emocjach. Możemy porozmawiać o emocjach. Nie, towarzyszy mi w dużej mierze spokój. Pewność siebie, ale no, wynikająca po prostu z dobrze przepracowanego okresu, z wykonanego planu. I tak, to są główne jakby myśli i emocje, które mi towarzyszą. Obawiasz się trochę przeciwnika? Myślę, że nie można obawiać się przeciwnika, kiedy decyduje się na wyjście do walki. Jakby już nie ma miejsca na wątpliwości. Ja jestem zdeterminowany, także nie. Ale jak myślisz, poziomem jest słabszy od ciebie, czy może trochę... Wiesz co, to co ja myślę, to jedna rzecz, okay. A druga rzecz to jak to wyjdzie w sobotę. W praniu. W oktagonie. Oktagon zweryfikuje. No będziesz prać w oktagonie. Będę prał w oktagonie, zweryfikuję to wszystko. No nie, ja mogę tylko powiedzieć, że jestem pewny swoich umiejętności, po prostu. Czyli sztuki walki to twoja pasja, a oprócz tego jakie jeszcze masz pasje? Jakie oprócz tego mam pasję? Aktorstwo? Tak, aktorstwo na pewno jest moją pasją, teatr jest moją pasją. Teraz właśnie tak jestem, niedawno stosunkowo rozpocząłem pracę z kamerą, z serialem, ale o tym jeszcze nie mogę mówić. Nie mogę mówić, wszystko wyjdzie na początku przyszłego roku. Okay. Kocham podróżować tak samo, jakby no pasji jest dużo. Ja lubię doświadczać. O, aktorsko możemy cię gdzieś zobaczyć, czy dopiero też zaczynasz? Będziecie mogli mnie zobaczyć, a do tej pory to miałem mały epizod u Patryka Wegi. Tak. W którym filmie? W Botoksie. Tak, tak. Czekaj, czy ja oglądałam? Scena w Paryżu, woziłem panie, byłem z tymi paniami później. No i jak się pracuje z Patrykiem Wegą? Bardzo fajnie, to było fajne doświadczenie. W ogóle polecieliśmy do Paryża, kręciliśmy faktycznie w Paryżu. Leciałem, bo grałem sceny z Marietą Żukowską i Olgą Bołądź, więc od razu... Piękne, uzdolnione aktorki. Nie, no wspaniale, w ogóle super babki po prostu. Tak złapaliśmy kontakt, więc bardzo się cieszę. Super doświadczenie. A jak z Patrykiem się pracowało? Bardzo fajnie, jest konkretny, jest dynamiczny, jakby nie ma miejsca na jakieś tam zawahania, jest plan, się go realizuje. Jest profesjonalny bardzo. Jesteś zadowolony ze swojej roli, epizodu? Jasne, to znaczy wiadomo, nie wiem, większość ludzi, którzy pracują przed kamerą, nie lubi siebie oglądać. To znaczy, tak mi się wydaje, no ja nie przepadam. Patrzę. Ale oglądasz siebie później? No nie, staram się nie, jakby wiadomo, widziałem. A nie chciałbyś ocenić, kurde, i pomyśleć sobie, mogłem to zrobić. Ale ja zawsze oceniam się krytycznie, bo ja podchodzę do siebie bardzo krytycznie, tak. No więc różnie to jest. To znaczy, że bardzo dużo od siebie wymagasz? Tak, wymagam. No nie, jak się czegoś podejmuje, tak samo jak z tą walką. Jak się czegoś podejmuje, to podchodzę do tego na 100%, dlatego całe przygotowania, podszedłem do nich profesjonalnie, odstawiłem pracę zupełnie na okres przygotowań i po prostu poświęciłem się temu w 100%. A dużo trenujesz? No w okresie przygotowawczym, zależy od etapu, no robiliśmy po tam 10-11 jednostek, teraz wiadomo, w tygodniowo teraz schodzimy, bo jest okres łapania świeżości. Tydzień do walki. A dystansujesz się trochę? Odpoczywasz? Jakieś przyjemności? Tak, nie. Pomiędzy treningami ważne jest, żeby ta głowa sobie odpoczęła i nie być cały czas w tym trybie berserkera po prostu. Więc tak, odpoczywam, oglądam seriale, tu sobie coś czytam, tu sobie spaceruję, jakby tak, daję sobie. A niegrzecznie? Bo dużo osób tutaj bardzo niegrzecznie odpoczywa, na przykład imprezuje, melanżuje. To nie jest okres na bycie niegrzecznym. Tak jesteś zawodowcem. Się wydaje. Jakby nie jestem zawodowcem, ale podchodzę do sprawy jak zawodowiec. No właśnie. Kiedy jest czas na zabawę, to jest czas na zabawę. Wiadomo, ja tak samo lubię się bawić, ale kiedy jest czas na pracę, to pracujemy.
Dobra. A jeżeli walkę przegrasz, to co? To uwaga, nic. Nic. Życie toczy się dalej. Życie toczy się dalej, oczywiście. Ale będziesz, twoja pasja ci... No, nie, ciężko gdybać, nie uzależniam prawda? Tego od jakby wyniku. Jakby no nie zakładamy tego. No jednak nic nie bierze się z przypadku. Jeśli coś robiło się na tyle długo, to wiadomo, że już są wypracowane jakieś tam mechanizmy i tak dalej. Więc no nie wiem, czy wygram, czy w swojej głowie wygram? Tak, wygram. No co mam powiedzieć, że nie? Jakby jestem o tym przekonany, chyba musisz być przekonany o tym, jeśli idziesz się z kimś bić. Ale życie jakby płata różne figle, więc gdyby zdało się tak, że żebym przegrał, tak jak pytasz, to nic by się nie stało. Mhm. A czy przeciwnik według ciebie jest... Tak jakbyś mógł sobie wymarzyć, czy wybrałbyś sobie kogoś innego? Wiesz co, na początek tak, myślę, że to jest dobry przeciwnik na początek, z uwagi na to, że ja nie chciałem kogoś, kto jest niezwiązany ze sportem, chciałem kogoś, kto jest właśnie związany ze sportem. Wiem, że Maciek już 10 lat temu bił się na Almie, bił się na tej właśnie gali i trenuje, także to był dobry przeciwnik. Wiadomo, że później, jeśli dobrze by poszło, to chciałbym celować wyżej. Jednym z moich celów może jest tutaj może ten pan, który stoi obok nas po lewej, ale wiadomo, jakby wszystko musi być zrobione z głową, nie? Po kolei. Zobaczymy, zagra to... Piotr Pająk stoi obok. Wieszamy, nie wiem, czy widzicie. Wyżej. Hello, pokaż się na chwilę, że to ty. Tak. Dziękujemy. Także... Trochę przeszkadzamy tam, mieszamy. Nie, nic nie szkodzi, myślę. Także tak, no, tak jest. Tak to wygląda. Czyli stawiasz sobie poprzeczkę wysoko, nawet jeżeli miałbyś się sparzyć, to lepiej według ciebie jest... Spadać z wysokiego konia chyba, nie? Tak, no bo ja też chciałbym czerpać z tego satysfakcję. No tak jak mówię, nie sprawiłoby mi satysfakcji pokonanie chłopaka, który świeżo wstał od komputera i który nie ma pojęcia o tym sporcie. Mhm. To nie. Czyli nie chciałbyś pokazać, że jesteś silny, że jesteś doskonały? Chciałbym pokazać, że jestem silny i doskonały. Nie, no chciałbym pokazać to, czego się nauczyłem. Po prostu. No. A jak nie wyjdzie, to po prostu będziesz wiedzieć, na czym trzeba popracować? Jak nie wyjdzie, to będę wiedział, tak, wyciągnę z tego na pewno wnioski, nie? Bo jakby głupio by było i przegrać, i później nic z tym nie zrobić, żeby to miało się... Jakby ze wszystkiego można wyciągnąć naukę. Tak samo i z wygranej wyciągnę naukę, i z ewentualnej przegranej tak samo. Światło nam mruga, to znaczy, że chyba trzeba zakończyć. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Życzę wielu sukcesów zawodowych, prywatnych. Dziękuję i bardzo. Do zobaczenia. Trzymam kciuki mocno w oktagonie. Do zobaczenia. Daj sobie wszystko. Cześć. Dzięki.